Cześć, tu Karolina. Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Jestem bardzo rozentuzjazmowana, ponieważ w końcu jakaś odmiana, słuchajcie. Jestem w Warszawie, bardzo możliwe, że niedługo pojawi się jakiś vlog stąd i może zacznę od tego, że to są oczywiście inspiracje miesiąca, to są inspiracje maja, ale bardzo się cieszę właśnie, że trochę zmieniamy otoczenie. Bardzo się cieszę, że te ostatnie vlogi tak Wam się spodobały, że trochę wróciłam do takiego starego formatu, gdzie chodzę z aparatem i rzeczywiście jakby duża część moich treści w ostatnich latach, czy to wyjazdowych, czy jeszcze ze studiów, właśnie opierała się o taką formę i miała taką nieformalną strukturę i uwielbiam to i cieszę się, że do tego wróciłam. Też bardzo lubię takie właśnie siadane, bardziej reżyserowane filmy, ale właśnie przez to, że na przykład ostatnio nie było za bardzo podróży, znaczy nie było wcale podróży, to tego typu treści było rzeczywiście mniej, także bardzo Wam dziękuję za to, że zgłosiliście takie rekomendacje i cieszę się, że te filmy Wam się podobają, ale mimo wszystko fajnie tak raz na jakiś czas sobie usiąść przy lustrzance i nakręcić film nieco bardziej formalny. Także, kochani, inspiracje maja. Ja Wam powiem, że oczywiście mam tutaj moją ściągę i uwielbiam ulubieńców miesiąca. Uważam, że to jest absolutnie najfajniejszy format na świecie, gdzie mogę zebrać rzeczy, które do siebie pozory nie pasują i naprawdę podzielić się z Wami pewnymi sprawami, produktami, zjawiskami, które moim zdaniem są warte uwagi i w ogóle jest mi bardzo miło, że Was to interesuje. Także dziękuję Wam. Nie wiem, mam dzisiaj jakiś niesamowicie w ogóle świetny humor, także cieszę się, że też jest odmiana trochę otoczenia. Nie siedzi ze mną już nikt, także mogę w pełni tutaj sobie improwizować, zresztą jak zawsze. Słuchajcie, no u mnie są kategorie w ulubieńcach i zaczynamy od urody oczywiście i dzisiaj mam dla Was, w ogóle ten miesiąc był dla mnie taki mocno odkrywczy, jeśli chodzi o świat wellness, także to są bardzo takie zdrowotno-beauty ulubieńcy. To są tacy ulubieńcy zdrowotno-beauty. To chciałam powiedzieć. Zaczynamy od urody i postaram się pokrótce, chociaż wszyscy wiemy, że to jest niemożliwe, bo każde zdanie, które zaczynam, nie wiem, czy zauważyliście, każde zdanie, które zaczęłam, poszło w dygresję. Dobra, numer jeden to będzie balsam do ciała, coś wspaniałego, balsam, który, słuchajcie, pachnie jak marcepan. Ja kocham marcepan, kocham migdały, więc jeżeli to są Wasze klimaty, to polecam serdecznie. Jest to marka Fenom, nie wiem, jak się to czyta za bardzo. Polska marka, wegańska, naturalna, super wysokiej jakości. Do kupienia na moim ukochanym sklepie internetowym, w moim ukochanym sklepie internetowym, czyli sobio.com.pl. Także oczywiście znajdziecie link u dołu i mam dla Was rabat, także bardzo się cieszę. Ten rabat jest na czas nieokreślony, także na Karolina 10 macie na wszystko zawsze 10% zniżki i to jest wspaniały balsam taki, ja bardzo lubię takie balsamy, które rzeczywiście natłuszczają, nie takie, które są na bazie wody i za chwilę ta skóra znowu jest przesuszona, fajnie się niby je rozsmarowuje, ale ten bardzo dobrze się rozprowadza, mimo że jest naprawdę tłusty, no jest po prostu wspaniały. I druga rzecz z działu urodowego, bo jak wiecie, ja poszłam dosyć mocno w stronę pielęgnacji. Make-up poszedł w odstawkę w ostatnich miesiącach i uważam, że zadbanie o cerę naprawdę sprawia, że tego make-upu potrzebujemy mniej, a im mniej nosimy make-upu, też nasza skóra jest dla nas milsza. Ja to naprawdę zaobserwowałam u siebie, bo po prostu, wiecie co? Może po prostu zrobię jakąś poranną albo wieczorną rutynę pielęgnacyjną. Dajcie znać, bo nie będę teraz zabierać czasu. Chcę powiedzieć wbrew pozorom o produkcie do demakijażu. Ja bardzo długo szukałam produktu, który będzie zero waste'owy. I z pomocą przyszła mi Taupe. Słuchajcie, to jest taki żelo olejek do demakijażu. I to, co jest w nim super, to, że on nie wymaga żadnego wacika. I to jest naprawdę moje duże odkrycie, po prostu nakładam go na twarz i sobie masuję tak długo, aż stwierdzę, że cały makijaż został rozmazany, poniekąd usunięty. Następnie spłukuję to wszystko wodą, no i potem jeszcze raz oczyszczam twarz żelem dokładnie, ale naprawdę, słuchajcie, on zmywa tak, że nie zostawia brudu na ręczniku, mimo że nie ma żadnego wacika. Także naprawdę polecam i niech Was nie zmyli to opakowanie, bo ono jest z recyklingu, także wygląda jak plastik, bo to jest plastik.
plastik, ale jest z recyklingu, także super sprawa. No i wszystkie kosmetyki, które ja pokazuję, są nietestowane na zwierzętach, jak najbardziej naturalne i no tak, cruelty free i roślinne, wegańskie. Także to dla osób, które może nie są na bieżąco z moimi treściami. Kolejną rzeczą ze świata urody to jest gadżet. I to jest gadżet, o którym ja słyszałam od bardzo, bardzo dawna. Jednocześnie mam go już w swojej kolekcji od dawna i dopiero teraz się do niego przekonałam. I to jest, moi kochani, tak zwany jade roller, czyli taki roller do twarzy. Zrobiony z kryształu. Mój jest zrobiony z kryształu górskiego i przy okazji jest przepiękny. Natomiast ten roller nie musi być oczywiście z kamieni szlachetnych. Też możecie go dostać w ogóle na sobio.com.pl, ale generalnie chodzi o to, że wykonujemy nim masaż naszej twarzy. I jest to taki domowy, po prostu wspaniały lifting. Im częściej, tym lepiej, czyli regularnie to robimy. To nie boli, to nie wymaga żadnych umiejętności. Po prostu oczyszczamy twarz, nakładamy jakiś na przykład serum i sobie rolujemy twarz. Także jak mówiłam, jeżeli macie ochotę na taką wieczorną pielęgnację, to chętnie Wam o tym poopowiadam. I ja powiem Wam, że zauważam efekty od pierwszego użycia, bo dochodzi o to, że po prostu nasza limfa na twarzy się przesuwa, czyli pozbywamy się takiej opuchlizny, mówiąc najprościej. Także bardzo Wam polecam, jeżeli interesują Was tego typu klimaty, aczkolwiek jestem świadoma, że to tak bardziej dla zajawkowiczów. To tyle z urody, moi mili. Natomiast jeśli chodzi o modę, to chciałam powiedzieć o sukience, o którą tyle osób pytało. Sukienka, w której byłam chyba na dwóch filmach. Jest to piękna, pudrowo-różowa sukienka marki Wild and Slow. Jest to polska marka, etyczna marka. Jest to sukienka lniana o przepięknym fasonie, cudownej jakości, oczywiście z naturalnego materiału. Bardzo, bardzo, bardzo Wam polecam. Często mnie też pytacie w ogóle o polskie marki. Ja odkrywam coraz to wiele nowych, także no, wszystko Wam podlinkuję, zaglądajcie. Z działu jedzenia chciałam wspomnieć o suplementach i też o bardzo fajnej stronie, jeżeli interesują Was roślinne suple, jest to siłaroślin.pl, bo ja zaczęłam suplementować omega-3, jest to genialne omega-3 roślinne z alg, naprawdę wysokiej jakości, w takim flakonie z pipetą i to naprawdę jest duży ulubieniec. Nie mogę Wam powiedzieć, czy widzę jakieś bezpośrednie rezultaty, nie wiem, jeśli chodzi o włosy czy skórę, ale od dawna chciałam suplementować omega-3 z alg i powiem Wam, że to jest super. Ja w ogóle też mam z tej samej firmy witaminę B12 i witaminę D3. Polecam, naprawdę polecam, jakość jest świetna, w szkle i wszystkie są w płynie, także jest bardzo dobra przyswajalność. Jeżeli Was to interesuje, zajrzyjcie koniecznie. No i też mam dla Was rabat na Karolinę 10, to jest rabat 10% burzek. Jestem szczęśliwa, słuchajcie, zawsze jak udaje mi się jakiś rabat dostać, to jestem bardzo, no cieszy mnie to, że mogę się tym podzielić. I kolejny ulubieniec jedzeniowy, słuchajcie, to jest taka moja obsesja, to jest Nutella. To jest wegańska Nutella z My Raw Joy, też zresztą z siły roślin. No nie powiem, żeby to była jakaś taka super zdrowa Nutella. No ona jest na bazie orzechów laskowych oczywiście, jest z kakao, ale jest tam dosyć sporo cukru kokosowego i tam jest chyba tłuszcz kakaowy, tak mi się wydaje. Natomiast no jest po prostu boska. I ja sobie robiłam taki deser, że sobie brałam wafle ryżowego, kładłam tę Nutellę i na to kładłam banana i jeszcze opruszałam to cynamonem, no coś boskiego. Także jeżeli szukacie zdrowej Nutelli, polecam, ale oczywiście głównie Was zachęcam, żeby robić je samemu. Ja muszę zrobić sama. W ogóle nie wiem jak Wy, ale ja nie lubiłam Nutelli nigdy jako dziecko. W ogóle w życiu u nas nie było Nutelli w domu, może dlatego jej nie lubiłam, bo jej nie znałam. Ale teraz, no cóż, z wiekiem świetne nawyki buduję. Jeśli chodzi o ulubieńców fitnessowych, to mam dwie takie fajne rzeczy. W ogóle nie wiem za bardzo, jak to podłączyć pod kategorię. W każdym razie szybciutko o tej pierwszej. To jest poduszka do medytacji z polskiej firmy Plantule. Ona jest wspaniała, naturalna, przepiękna i bardzo wygodna. I abstrahując od tego, że oczywiście można na niej medytować, co ja robię, staram się w takim półlotosie na niej siedzieć, bo ona jest dosyć wysoka, to ona jest świetna też do siedzenia w domu, siedzenia na ziemi. W ogóle bardzo dobrze jest siedzieć, jeść na siedząco, kiedy nie mamy oparcia, bo wtedy bardziej pracujemy nad tym, żeby siedzieć prosto. Jednocześnie bardzo dobrze nam się wszystko tutaj
przesuwa i trawi, więc polecam Wam serdecznie sobie zajrzeć. Plantule, naprawdę cudowna polska marka. Mam też od nich, słuchajcie, taką opaskę na oczy i poduszkę, ale w tym miesiącu naprawdę Wam polecam tę poduszkę do medytacji. Natomiast jeszcze w kontekście właśnie fitnessu, to mam nowe odkrycie jogowe. W tym miesiącu moim odkryciem jest Bryony Smith, się nazywa ta pani, która jest instruktorką jogi w Alo Yoga w Los Angeles i ja poznałam ją dzięki Owsianej i ona robi treningi takie bardziej zaawansowane, bardzo na siłę i takie bardzo akrobatyczne i tak jakby chyba stwierdziłam, że to już jest ten czas, żeby trochę zrobić wyższy level moich ćwiczeń, aczkolwiek te treningi, które Wam wcześniej rekomendowałam, na przykład z Magdą, z kanału Madalena Yoga, też są super i są mega wysiłkowe, nie zrozumcie mnie źle, ale te są takie naprawdę akrobatyczne i polecam Wam serdecznie, ma bardzo dużo darmowych flowów na kanale Alo Yoga, także oczywiście też Wam podlinkuję, no mi się to bardzo, bardzo, bardzo podoba. Wszystko prawie dzisiaj jest wellnessowe, ale zrobię mały przerywnik na film. Słuchajcie, wstyd się przyznać, ale obejrzałam po raz pierwszy w maju film Chłopcy z Ferajny, czyli Goodfellas, Martina Scorsese i ten film jest genialny. Jakby ja nie jestem fanką jakichś takich filmów o mafiach, takich kryminalno, no właśnie, takie mafie, przekręty, gangsterzy, o, gangsterskie to chciałam powiedzieć, ale ten film to jest arcydzieło. Jeżeli podoba Wam się Wilk z Wall Street, to naprawdę polecam. Muszę obejrzeć teraz Irlandczyka, żeby jeszcze tutaj mieć pełen obraz. Nie jestem jakąś turbofanką Martina Scorsese, ale powiem Wam, że ten film to jest po prostu majstersztyk. Po prostu siedziałam tak jak zaklęta, mega dynamiczna, świetna aktorska. No oczywiście mamy tam Roberta De Niro, Joe Pesci, to ogólnie jest super, także polecam Wam serdecznie. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie serialu, to polecam Wam program, który nazywa się Życie w stylu głupi. Jest to program na Netflixie. Ja w ogóle moim ulubieńcem totalnym w tym miesiącu jest Goop, czyli marka Gwyneth Paltrow, marka wellnessowa. Ja nie korzystam z ich produktów, natomiast całkowicie zgadzam się z ich filozofią. Słucham ich podcastu, który też chciałabym Wam polecić. Obejrzałam cały ten serial. Generalnie chodzi o zdrowie i wellness w ujęciu właśnie holistycznym, czyli to, co lubię najbardziej, czyli zarówno ćwiczenia, medytacja, zdrowie psychiczne, energoterapia, tak jak w moim najnowszym odcinku podcastu, zachęcam Was, zapraszam Was serdecznie, czyli takie bardzo holistyczne, duchowe podejście do zdrowia i dbania o siebie, jedzenie zdrowe oczywiście, ale też wszelkiego rodzaju rytuały, no coś cudownego. Jeżeli to jest Wasz świat, naprawdę polecam Wam The Goop Podcast, coś cudownego. No i ten program Życie w stylu głup, no mówię Wam, no po prostu taką miałam fazę w maju, obejrzałam to wszystko i tak żałuję, że jest tylko jeden sezon, że jest tak mało odcinków i że jest to takie są krótkie te odcinki. W każdym razie polecam Wam na pewno odcinek właśnie o energy work, polecam Wam odcinek o tym, jaki jest nasz wiek biologiczny, polecam Wam odcinek też o kobiecej seksualności, aczkolwiek on jest bardzo kontrowersyjny i obrazowy. W ogóle cały ten program jest mocno kontrowersyjny i polecam Wam też odcinek o morsowaniu, bo ja dopiero jak zobaczyłam ten materiał, to stwierdziłam, że no może kiedyś się skuszę i będę morsować. Dajcie znać, czy morsujecie lub robicie zimne prysznice, bo naprawdę tyle, ile się naczytałam ostatnio właśnie o właściwościach zimnych pryszniców. Następny temat. Muszę spróbować, też nienawidzę zimna, także no zobaczymy. I kolejna inspiracja, taka social mediowa, też ze świata wellness, fitness, to jest kobieta, o której po prostu ja słyszę z każdej strony, jeśli chodzi o amerykańskie dziewczyny związane ze światem zdrowia. I to jest Melissa Wood. To jest kobieta, która jest przepiękna, inspirująca, ma niesamowitą energię. Ona prowadzi... jakby jest kobietą od fitnessu, powiedzmy, ona prowadzi treningi, ale też medytacje i ona łączy jogę i pilates. I ja w ogóle nigdy nie robiłam jej treningów, ale jej energia, jej Instagram, jej właśnie medytacje, dzisiaj zrobiłam z nią medytację i jej historia, jej podejście do życia, jej kanał na YouTubie, to jest coś niesamowitego. Naprawdę polecam Wam serdecznie jej kanał na YouTubie.
bo ta kobieta po prostu ma w sobie tyle autentyczności, no dla mnie jest niesamowitą ikoną, przeszła wiele, ale wartości, które przekazuje w kontekście dbania o siebie i relacji ze sobą są naprawdę przepiękne. I kochani, ostatni ulubieniec to będzie moja podróż życia, którą odbyłam w maju, czyli wyjazd na Lubelszczyznę. Odwiedziłam moją przyjaciółkę Owsianą, Justynę Świetlicką, którą możecie znać. I to był wspaniale spędzony czas, cudownie było połączyć się z drugim człowiekiem po tak długim czasie bycia w izolacji. Ja akurat mam oczywiście tę przyjemność, ten przywilej, że nie byłam sama. Byłam w towarzystwie wspaniałym mojej rodziny, ale cudownie było zobaczyć kogoś innego, kogoś, z kim mam tyle wspólnego. Cudownie było zmienić otoczenie, cudownie było zobaczyć naturę. I również pokonałam swój duży strach, moją dużą blokadę, pojechałam tam sama samochodem. Także przekonałam się, że jestem dobrym kierowcą i bardzo dużo to mi dało w kontekście pewności siebie, naprawdę. To może dla Was się wydawać totalnie błahe, ale ja miałam bardzo duży problem z prowadzeniem auta i uważałam, że tego nie nadaje i bardzo się bałam prowadzić w trasie, także to był mój ogromny sukces i dlatego uważam to za mojego dużego ulubieńca. Także bardzo doceniłam to, że w ogóle mogę się przemieszczać, to, że jak cenne są te relacje w naszym życiu oraz to, jakim przywilejem jest właśnie wyjazd. I tak jak może parę miesięcy temu ktoś powiedziałby mi jeść na Lubelszczyznę, ja bym powiedziała, co ty, ja pojadę sobie na Seszele, a w tym momencie ten wyjazd na wieś był dla mnie czymś, co doceniłam całym sercem. I też zachęcam Was do tego, bo dla mnie też nawet wyjście do parku i dostrzeżenie tego, jak pięknie jest tutaj, nie musimy wcale jechać do Wiednia i pójść do parku i stwierdzić, wow, jakie są piękne drzewa. Nie zapomnę, jak byłam w Stanach i zachwycałam się sekwojami, a mamy takie piękne drzewa, wystarczy spojrzeć w górę. No, nie wiem, co wyszło z tych ulubieńców, jakaś dziwna tutaj moja filozoficzna rozmyślanka. Kochani, jak zawsze czekam na Waszych ulubieńców. Dajcie znać, co Was zainspirowało w tym miesiącu. Za tydzień prawdopodobnie widzimy się w food vlogu, ale też dajcie znać koniecznie, czego chcecie więcej na moim kanale. Pozdrawiam Was serdecznie, dziękuję za Waszą uwagę i za wsparcie. Do usłyszenia. Pa! Do zobaczenia! Pa, pa!